i zrobimy jeszcze jeden taki filmik, zrobimy studnie. Zrobimy studnie na 3 gromadki i zobaczymy. Wy sobie bierzcie, wy i wasz partner, tak? Zobaczymy, co was czeka. Czy będzie to, są takie moje prywatne rozkłady zawsze dla klientów, ale dzisiaj wam zrobię, ponieważ tak się spóźniłam, to czuję się zobowiązana, żeby wam troszkę tych filmików zrobić. To już jest ostatni film. I lecimy na 3 gromadki, robię studnie dla was. Wy i wasz partner, tak? Wy, ja i on, tak? Ja i on. 1, 2, 3. I wybieracie sobie Państwo gromadkę i zobaczymy, czy jest wam pisane być razem, jaka jest wasza droga i jaka jest wasza droga życia wspólnie, tak? I czy będzie ta droga życia dla was wspólnie. Lecimy jedyneczkę. On do mnie, ja do niego, on do mnie, ja do niego, on do mnie, ja do niego. Co dla nas? I tutaj jakie zakończenie. Tutaj jest ktoś, kto odszedł. Jedyneczko, powiem tak, on do ciebie podszedł oszukańczo. Każde z was było na jakichś rozstajach dróg, bo to się pokazuje, jakiś rozstaj dróg tak naprawdę. W tej chwili on jest w wyborze. Ty jesteś w miłości, on jest w wyborze tak naprawdę. On wybiera, czy on, ona, tak, bo to musicie wziąć państwo, ona, ja będę czytała, on. Jako on tutaj, a wy państwo sobie to przełóżcie po prostu. Czyli on do mnie, tak, lub ona do mnie, tutaj jest w wyborze, czyli chce coś zmienić, chce zadziałać, ale tak jakby nie może czegoś zmienić, w szczególności w miłości, tak bym powiedziała, bo czuje się albo oszukiwana, albo odwrotnie, ma przymus oszukiwania waszej osoby. Wy jesteście w tej chwili zakochani, ta miłość przyszła, ona przyszła wolno. Wtedy, kiedy ktoś was kochał, to w was jeszcze tego nie było, były jakieś tam cięcia, a dopiero do was przyszła ta miłość. Co będzie dla was? Znaczy, co będzie? Tutaj partner, partnerka będzie chciał z wami tworzyć koło fortuny, ale wy w tym czasie będziecie bardzo przemęczeni. Przemęczeni niesamowicie jakimiś sytuacjami, jakimiś wymówkami. Tu są jakieś czepialstwa o nic, ale te czepialstwa o nic prowadzą do tego, że kochani, no ja bym powiedziała, że i jeszcze wtrącanie się jakichś starszych osób w ten związek, powiem tak, dziwnie to się kończy, bym powiedziała, bez oczekiwaniem na to, że coś się zadzieje, że coś się zmieni i nie pokazują, znaczy ogólnie pokazują karty, że jest i może być rozstanie, a jednocześnie takie zawieszenie broni na 12 miesięcy, na 12 tygodni, na 12 dni, ale jedno z was będzie strasznie zazdrosne lub jest bardzo zazdrosne. Jest takie oczy, jest takie przyglądanie się, szperanie, podglądanie, szukanie dziury w całym. Nie sądzę, żeby to było dobre, drogie jedyneczki, bo tutaj się pokazuje, że macie szansę na to, żeby ten związek przetrwał, trwał do końca. Bo to jest energia cesarzowej, czyli tej żony, tej matki, tej najlepszej kochanki, jak to się mówi, ale coś ulegnie zawieszeniu. To tak jakby ktoś się zmęczył, tylko nie wiem, czy to było. Myślę, że partner, partnerka czymś się zmęczy, bo coś będzie tak jakby za dużo czegoś się uleje, a mało tego i jeszcze niepotrzebnie, tak jakby jedynka słucha podszeptów lub odwrotnie, jej partner, partnerka, ktoś tu słucha podszeptów starszej osoby, która się wtrąca, a nie widzi czegoś, co jest tak naprawdę ukryte pod tym wszystkim, co jest widoczne, tak, także tak to widzę, ale macie szansę na to, żeby pod jedną kołderką spać do końca swoich dni, tak, także tak to widzę, kochani. Lecimy dwójeczkę. Dwójeczka. Ja i on, jakie szanse, tak? Ja i on, ona, to sobie państwo już pod siebie podłóżcie. On do mnie, ja do niego, on do mnie, ja do niego, do mnie, ja do niego. Dwójka walczyła o swojego partnera w jakiś sposób, walczyła o związek. To była ciężka walka, a ktoś był, a ktoś tutaj był. Nie macie tutaj szansy, kochani. Nie ma, nawet nie będę, bo to jest tak, jesteście w energii krzyżowej, ktoś nie kochał was, teraz wy nie będziecie później kochać kogoś, tutaj czysta droga, ktoś będzie chciał odpłynąć, wy będziecie chcieli związku, później jakieś wspólne fantazje, za dużo się za wami, u was zadziało, drogie dwójeczki, nie widzę tutaj, żeby ta kołderka była, przynajmniej na ten czas nie widzę wspólnej kołderki, ona jest, bo to jest niby równowaga, czyli nawet jak jesteście w związku, ale tu było za dużo zranienia, to jest trójka mieczy, coś umarło, coś odeszło, coś przestało funkcjonować, tu jeszcze są jakieś, no mamy tutaj diabła taki i
i trójkę mieczy i wieże. Coś umarło, coś tam obumarło, ale czy jak tam u ciebie ta dwójeczka, czy ty w to pod toku berderką w ogóle będziesz? Będziesz, jeszcze będziesz miała chłopa, czy będziesz miała kobietę? Będziesz miał kobietę, będzie jak najbardziej, ale z tego tutaj nie, jakoś tak nie widzę na to chwilę, żeby tutaj było coś porządnego, z tego względu, że jesteście po przekątnych, tak jakbyście byli zupełnie ze sobą niedobrani w jakiś sposób, nie wiem, czy pod kątem fizycznym, czy emocjonalnym, ale tutaj są wielkie braki. Lecimy trójkę. On do mnie, ja do niego, on do mnie, ja do niego, on do mnie, ja do niego. Co dla nas wspólnie? Co dla was wspólnie zwycięstwo? I powiem tak, moi drodzy, tu już tylko odpowiem, że jesteście, macie wielką szansę na to, żeby być razem. I jedno, chociaż też macie, jest tutaj jedna strona, ma coś za skórą, jak to się pokazuje, bo to jest tak jakby mam coś za skórą, znaczy ktoś ma za skórą, bo jest to zubożenie, jest ta kochanka, jak to się mówi, czy tajemnica, tak, znaczy ją wie kochanka, karta kochanki, papieżyce, ale jest tutaj jakaś tajemnica, ale powiem tak, tutaj zdrowy rozsądek zwycięża, tutaj jest siła, pasja, ale jednocześnie jesteście, macie coś takiego w sobie, że partner, partnerka uważa, że jesteście spełnieniem, że jesteście jednak tą najsilniejszą energią, tą gwiazdą, że dajecie tą siłę, że jesteście tym motorem napędowym. Tutaj jest miłość, ale tutaj jest tak, jakbym powiedziała, bardziej takie nastawienie, że to jesteście wy, tu może być tysiące innych różnych relacji, ale wy jesteście najważniejsi, to wy jesteście tą gwiazdą, to wy jesteście tą królową, królem i to wy jesteście w tej dziewiątce denarów, czyli to wy jesteście spełnieniem dla tego partnera. Także tutaj spisana wam wspólna pierzynka jak najbardziej. Pozdrawiam kochani serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaczki, hej, pa.